Oni są wszędzie. Musimy załatwić to działko! Pokrzyku! Z nim tak zawsze? W sumie tak. Widać tam coś? Chodźcie, tędy. Partyzanci. Musimy się śpieszyć. Dobra, tu będziemy bezpieczni. Fajnie. No i co ty na to, co? Doprowadziłeś nas do samego wejścia. Zgaduję, że raczej nie znaleźliśmy się tu przypadkiem, ha? Nie zupełnie. Boże, ale z ciebie dupek. Dobra, a tak w ogóle czego szukacie? Widzisz ten symbol na górze? To kamień Chintamani. Nate? To olbrzymi, nieoszlifowany szafir. Jest wart miliony. Tak dla jasności. Powiedz mi, ścigasz się z psychopatycznym zbrodniarzem wojennym o mityczny klejnot? Ty, teraz jak to mówisz, to brzmi naprawdę jakoś tak głupio. Dzięki za twoje 3 grosze, Jeff. I podobno jest w tej świątyni. Cóż, nie, samego kamienia tu nie ma. Hej, patrzcie! Nie, jest w Szambali. W Szambali? Nate. Tak, wiesz, Shangri-La. Możemy zamienić słówko? Najdroższy? Zmieniłam zdanie. Chyba powinniśmy kontynuować tę rozmowę w środku. Dobry pomysł. Chodźcie. W porządku, powinniśmy być bezpieczni. To nie ma sensu, Nate. Lazarewiczowi nie chodzi o pieniądze. Nie potrzebuje ich. Czego się nie wiesz? Chodźmy, nie mamy całego dnia. A wy zostańcie tutaj. Obiecajcie, że zaczekacie. Zaraz wrócimy. Słynne ostatnie słowa. No, od razu lepiej. Nie sądzisz, żeby byli razem, co? To nie para. No patrzcie na niego. To na pewno właściwa świątynia. Wygląda zupełnie jak kamień Chintamani. Musi tu gdzieś być ukryte wejście. Czekaj, widziałem go już kiedyś. To ma coś wspólnego z ramionami. Ciekawe, czy tu są jakieś pamiątki. Muszę tam wejść. Ale jak? Thank you.
Czekaj, muszę się temu przyjrzeć z bliska. Dobra, poczekam tu sobie na dole. Okej, dobra. Ładnie. Dziękuję. Ale masz farta. Tak, no dobra, przyznaj się, zrobiłem wrażenie. Rzucę ci banana. Ej! Nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Choć woda jest super. Nie mam mowy. Chcesz mnie zobaczyć w mokrej koszulce. Na pewno się zgadza? Na górę! Już! Jak to wygląda? A skąd niby mam wiedzieć? To ty masz książkę. Na sam twój widok czuję się wyczerpana. Czekaj, no. Co to? Chloe, to więcej niż sztylet. To klucz. Zobaczmy, co się otworzy. Wygląda strasznie, ale powiedz a. Stało się coś? Woda schodzi. I... Znalazłam drzwi i otworzyły się. Udało nam się. Ściśle mówiąc, to mnie się udało. Już lecę. Co myślisz? Wchodzisz w to? Panie przodę. Skoro tak mówisz... Dzięki Bogu, że nie mam klaustrofobii. A,
Prawdę mówiąc, jest tu dość romantycznie. Dobra, a gdzie czekoladki i kwiaty? Nigdy nie leciałaś na kwiaty i czekoladki. Dobrze mnie znasz, co? Chyba nie chcesz uwięzić nas w małym, ciemnym pomieszczeniu 30 metrów pod ziemią, prawda? Chyba. Niewielki spadek! Dobra, idę. Malutki spadek. No, może go nie doceniłem. Co o tym sądzisz? Wygląda mi na jakieś drzewo. No, a co to ma wspólnego z kamieniem Cintamani? Pojęcia nie mam. Ach, tu na dole się otwiera. Dobra. Spadajmy stąd! Wybacz, ale wciąż widzę życie przed oczami. Dobra, chodź za mną. O, głodna jestem. Tutaj. Hej, to wygląda znajomo. Tak, przypominasz tylet Purba. Aha. Te światła muszą go jakoś włączać. Te lustra chyba są ważne. Musimy odbić promień światła po pomieszczeniu. Thank you.
Jeden z głowy, zostały dwa. Jak sądzisz, musimy na to wleść? Mniemam, że będę musiał się na to wspiąć. Wejdźmy tam i spróbujmy się rozejrzeć. Dobra, tylko uważaj na górze. Na dole wydawało mi się, że to dobry pomysł. Na górze jest więcej reflektorów. Chloe! Tak. Ustaw drugi reflektor. Już lecę. Dobra robota. Dobra, co teraz? Czekaj. Dobra, chyba się zbliżamy. Udało się. Tak, kolejne ostrze zjechało. To ostrze otworzyło nową drogę. Zaraz po twojej lewej. Załatwione. Jasne. Jeszcze jedno ostrze! Musimy tylko ustawić drugi reflektor. Już idę. Dobra, o to chodzi. Udało się.
Pójdę na dół. Czyli sekret Shambhali kryje się w jego gardle? No, chyba tak. Niesamowite. Chloe, wiem, gdzie to jest. Tak, jest tutaj. Widzisz kształt tego szczytu? O, tam? Aha. Tutaj jest. Co oznacza? Daj swoje plecy. Co oznacza? Wejście do Shambhali musi być tutaj. Więc udało nam się. Udało nam się. Tak. Udało się. O cholera. A było tak miło. Jest tylko jedno wyjście. Gotowy? Idziemy. Musimy wrócić do wejścia. Martwię się teraz o nas. Są tutaj! Teraz mamy szansę. Uciekajmy stąd! Musimy się pośpieszyć! Uciekać!
No nie sądzę! Bycie! Bezpiecznie, chodź. O cholera. Gdzie oni są? Wiedziałam, że tak będzie. Jej! Wykurzyć ich! Tam są! Nie wstawaj! Cholera. Jeff i Elena mają kłopoty, a co ci dopiero? Nie podnoś głowy! Chowaj głowę! Lepiej się nie zatrzymujmy. Trafili go. Nic mi nie jest. Obejrzecie. Dobra, nic ci nie będzie. Okej, dasz radę wstać? Chyba tak. Dobra, chodź, pomogę ci. Nie, zostaw ją. I tak jest zniszczona. Dobra, dobra. Nate! Nic mu nie jest, prawda, wodzu? Dobra, otwórzmy drzwi. Nie uda mu się, musimy go zostawić. Co? Nie! Otwórz te drzwi, Chloe! Przez ciebie zginiemy! Dobra, stary. Cholera. Idziemy. No już! Idź, Nate! Będę cię osłaniać! Musimy stąd uciekać. Chodź! Elena, barykaduj drzwi! Mam! No chodź! Nej, nie damy rady. Ruszaj! Łow! A masz sobie syn. Chyba nam się uda. O, uważaj! Macie! No już, Nate! Nic nie będzie, że wyjdziesz z tego. Trzymaj się! O, cholera! No już, tędy! Otwórz bramę! Uwaga! Elena! Staram, jakbyśmy się 100 lat znali, co? O,
Bez stresu damy radę. Ale on. O nie, nie ma mowy. Nie mamy wyboru. Dawaj, Jeff. Dobra. Próbowaliście, ale to już koniec. On dalej z nami nie pójdzie. Nie zostawimy go tu na śmierć. On już i tak nie żyje i my też, jak się stąd szybko nie ruszymy. To idź. Tak, nikt cię nie trzyma. Chloe. Próbowałam uratować ci skórę, durniu. Chloe? A co to ma być? Przepraszam. Rzućcie broń. Poważnie. Zabrać ją stąd. Jest ranna. Zabierzcie ją do pociągu. Nie do wiary. Nie mogłeś sobie darować, co? No to jesteśmy kwita. Raczej nie. Ten Herlak to Drake. Przytargałeś go tu aż ze świątyni? Szkoda. Nie! A! Teraz gadaj, co znalazłeś w świątyni. To właśnie, czego szukałeś. Hej, wiem, gdzie jest kamień, ale nie uda ci się go znaleźć beze mnie. Wypuść ją. To zaprowadzę cię prosto do celu. A, mój cień. To ty jesteś dziennikarką, co kąsa mi łydki. Módl się, żeby to nie był blef. Przeszukać. Spokojnie. Genialny, stary. Proszę. Nie ma pan nic do zaoferowania, panie Drake. Wracać do obozu, przygotować się do wymarszu. Ty, za mną. Ty. Zajmij się nimi. Nie ma sprawy. Jak możesz pracować dla tego potwora? Lepiej z nim niż przeciw, skarbie. Więc to koniec, tak? Załatwisz nas zimną krwią? Na to wygląda. Wstawaj! Powiedziałem wstaw! Uciekaj! Zatrzymaj! Już! Sukinsynu! Daleko nie ucieknie! W porządku? Tak! Idziemy! Strasznie blisko, Nate! Nie zatrzymuj się! Jasna cholera! Tędy! Dobra! Szybko! Tędy! Nate! Co ty robisz? Chodź! Mam cię! Tędy! Nic ci nie jest? Tak, mam się super. A ty? Do wesela się zagoi. Dobra. Chyba ich zgubiliśmy. Nie powinienem był cię wciągać w tę awanturę. Nie zrobiłeś tego. Sama tu przyszłam. Nie. Mam na myśli, no wiesz, całą resztę. Wiedzieliśmy, jaka jest stawka. Dobra, to co robimy? Pójdę po nią. No oczywiście, normalka. Ruszaj, rycerzu.
Czekaj, Flynn mówił coś o pociągu. Co oznacza, że mogli ją zabrać na stację kolejową tutaj. To powinno być w tę stronę. Za tamtą wieżą ciśnie. Nate, ona trzymała nas na muszce. Wiem. Miała zamiar pociągnąć za spust. Oni ją po prostu uprzedzili. To skomplikowane. Nie wątpię. Flynn wiedział, że była ze mną. Wiesz, co się stanie, jeżeli Lazarewicz dowie się, że ich wykiwała? Tak, widziałam jego rękodzieła. Więc rozumiesz, że nie mam wielkiego wyboru. Honor wśród złodziei? Coś w tym stylu. Naprawdę mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Dobra, ruszajmy. Co? O nie, nie, nie. Nie pójdziesz ze mną. Nate. Zamknij się. Dobrze? Musimy złapać pociąg. Tam jest wieża ciśnie. Tuż za tobą. Rozejdź się! Czekaj tu. Są wszędzie, uważaj. Zawsze. Muszę znaleźć broń. Jeszcze nic. No, od razu lepiej. Znaleźliście coś? Jest wszystko. Dobra, chodźmy na wieżę ciśnień. Musimy się tam dostać. Zrobiłem wrażenie? Załatwiając ich wszystkich? Wrażenie nie jest tu chyba odpowiednim słowem. Tam jest drabinka, ale do niej nie dosięgnę. Dobra, poczekaj moment. Okej. Jak się tam dostaniesz, zepnij ją do mnie. Proszę bardzo. Zobacz, co znalazłam. No proszę. Co się stało? Zamknięte? O, zamknięte. Wiesz co? Pewnie są zablokowane z drugiej strony. Nie! Lata spędzone w cyrku wreszcie się przydały. Bardzo śmieszne. Może i jestem z cyrku, ale to ty jesteś za kratami. Ha! Bardzo. Spróbuj teraz! Dobra! Jestem pod wrażeniem. O nie! Mamy towarzystwo! Są tam po prawej! Z lewej, z prawej są wszędzie!
ich, to chyba wszyscy! O nie! Chyba do tyłu! Poddają się! Oju! Osłaniam cię! Zobaczymy. Masz. Użyj tego. Jasne. No. To lecimy. Nieźle jak na przestarzały model. Czekałam na to. Ładnie, jesteśmy przy wieży ciśnień. Dobra, udało się. Nie wychylaj się. Powiedz, że masz plan B. Pracuję nad nim. Tam jest. Mają Flynn. Wahasz się? Nie. Okej. Wkrótce ruszają, więc musimy się pośpieszyć. Zajdę tam sam, okej? Nate! Zaraz, posłuchaj, nigdy mnie nie słuchasz. W międzyczasie pójdziesz tam i zwędzisz dla nas jedną z tych pięknych... Terenówek. Mhm. Będziesz kierowcą. Ja się zakradnę, zabiorę Chloe, a ty zjawisz się tu... W samochodzie? W samochodzie. Nie ma sprawy. Kumasz? Kumam. Idź! W porządku? Tak. Dobra, ostrożnie. Dobra. Zobaczymy się. Nie! No, uwielbiam zapach bocznic. Dobra, wystarczy. Dobra. Spróbujmy się przyjrzeć. Tam jest pociąg. Jak mam się tam dostać, do cholery? Musi być jakieś wyjście. Może go uruchomię. Wymyślałem tego! Brawo, Nate. Ta na bank nikt tego nie słyszała. Ah!
Nie żyjesz, Jake. Dobra, gorzej już nic nie ma. Dobra, tego mi trzeba. Głupi i głupi. Pociąg odjechał, jest nim Chloe, a Elena przepadła bez śladu. Teraz jeszcze te dwa pokazują. Samą porę! Skakuj! Szybciej! Jedziesz! No i jak? Masz może plan C? Tak, gaz dodaj. Co? Muszę się dostać do pociągu. Zwariowałeś? Podjedź bliżej, żebym mógł wskoczyć. Mam odpowiedź na swoje pytanie. Gazu! No, to jak chcesz wyciągnąć ją z pędzącego pociągu? Nie planowałem z takim wyprzedzeniem. Pewnie, że nie. Dobra, dobra, przygotuj się. Uważaj. Poczekaj, jeszcze chwila. Właśnie. Teraz! Skacz! Sorry, panowie, muszę wam sprawdzić bilet. Hit!
Musiało boleć. Cholera, co to za dźwięk? Muszę stąd wysiadać. Come on.
Thank you.
Zacznijcie, śmigłowiec! Cholera, znowu ty! Nie cierpię, śmigłowcu! Powiedzcie, jak ja mam niby zgodzić? Gwałt się gwałtem odciska! Uratowałeś tyłek. Nic ci nie jest. Wysiadaj z pociągu, Nate. O czym ty mówisz? Masz pojęcie, przez co przeszedłem? Nie prosiłam, żebyś zgrywał bohatera. Chloe, przestań, nie mamy na to czasu. Owszem, więc wysiadaj z pociągu, dopóki jeszcze możesz. Mam cię zostawić z nimi? Dokonałeś wyboru, Nate. A czego niby oczekiwałaś? Jak to czego? Że będziesz mnie osłaniał. I tak było! Jak mogłeś mnie bronić, targając dwie osoby? Dobra, powodzenia z Flynnem. Pasujecie do siebie. Naprawdę nie mogę zrobić... Nie wiesz, kiedy dać sobie spokój. I co? Żadnych kąśliwych uwag? Nic mądrego do powiedzenia? O nie, tym razem nie! Stój! Wypuść go! Zakończcie jego cierpienia!